Kiedy uczestniczymy w różnego rodzaju rekolekcjach, albo na przykład jedziemy na takie rekolekcje czy eventy ewangelizacyjne, to często słyszymy tam o planie Boga, że Bóg ma dla ciebie plan i teraz chodzi o to, żebyś ten plan odczytał. Ja sobie kiedyś tak wymyśliłam, mam nadzieję, że ojciec mi powie, że głupio sobie wymyśliłam, że z tym planem Boga to jest trochę tak jak z puzzlami, tak? Czyli moje życie to są te rozsypane elementy, mam obrazek, który jest na pudełku i teraz muszę kawałek po kawałku tam podociskać, żeby ten Boży plan wypełnić. Czy to tak jest z tym Bożym planem? Tak, oczywiście wyrażenie jest znane, bo rzeczywiście co rekolekcje to jest mowa. Co rekolekcje to plan Boży. Tak, co rekolekcje to plan Boży i co rekolekcje to lepszy. Dwie rzeczy mam w zasadzie do powiedzenia. Pierwsza to jest taka, że to nie jest tak, że ten plan Pana Boga to jest właśnie taki gotowy, taki już poukładany i że właśnie wszystkie elementy tej układanki muszą tak do siebie pasować i że na przykład po śmierci zobaczę, odkryję, a tam będzie, że Ania Sosnowska, hydraulik. Kurczę, pomyliłam się. Życie do bani, życie stracone. Życie w ogóle pomylone, no bo tu się zajęłam dziennikarstwem, prawda, a tu hydraulik miał być. No to nie jest tak. I to jest, tak przerysowuję, ale to zupełnie nie jest tak. Plan Pana Boga to jest taki, że On ma plan, żeby mnie zbawić. On ma plan, żeby mnie zbawić. I tylko tyle? No ale to tylko tyle, to daj Boże, żebyśmy się załapali. To jest aż tyle. Natomiast jak? No to przy mojej współpracy, czyli mi mówisz, przez przykazania, przez poruszenia w duszy, przez Słowo Boże, przez Kościół, mówi mi, że słuchaj, tędy. To z Panem Bogiem to jest tak jak z GPS-em trochę, prawda? Że mi mówi skręć, że mi mówi pojedź prosto, że na rondzie drugi zjazd. Wszystko to mówi. Moja rola? Żebym posłuchał. No ale wiemy, że z racji... Chcę zmienić trasę. Tak, że z racji... Bo wydaje mi się, że będzie krócej na przykład albo lepiej. No właśnie, że my sobie po swojemu tam kombinujemy i z racji ułomności natury ludzkiej nie słuchamy często. Otóż wtedy, kiedy nie słuchamy, to nie jest tak, że Pan Bóg mówi, kurczę, to ja miałem tutaj taki wspaniały plan, a tyś wszystko poplątał ziółek i no... Wyłączam się. Tak, wyłączam się i tak... Nie. Tylko Pan Bóg jest jak GPS. Mówi, Wojtek, zmieniłeś trasę, wyznaczam nową trasę. I się dostosowuje i nigdy nie odpuszcza, nigdy nie rezygnuje ze mnie, nigdy nie mówi, że nie, tylko zmieniłeś trasę, wyznaczam nową trasę, więc teraz tak. Nieważne kiedy, ważne, żebyśmy go kiedyś tam wreszcie posłuchali, tak? Bo każdy ma inny moment nawrócenia, u każdego to jest kiedy indziej. Ważne, żebyśmy kiedyś posłuchali i żebyśmy na końcu, jak to jest w przypadku GPS-a, usłyszeli, że jesteś u celu. Pozdrawiam. Jesteś u celu, prowadził cię Jezus Chrystus. Pozdrawiam. No właśnie, to mniej więcej o to chodzi.